Tematem dzisiejszej mojej akwareli jest uliczka. Jedna z wielu, jakie możecie zobaczyć w naszych pięknych miastach. Z prawej strony stragany, witryny sklepowe, z lewej kawiarnie wraz ze stolikami i parasolami wystawionymi na zewnątrz, no i spacerujący ludzie, którzy być może spieszą się gdzieś do pracy lub delektują się rześkim powietrzem wczesnego poranka. Od ostatniego mojego nagrania zmieniły się dwie rzeczy. Po pierwsze, miałem urodziny, a po drugie, na urodziny od żony dostałem blok Winsor & Newton Cold Press 300 gram na metr kwadratowy 100% bawełna, a od moich rodziców i teściowej farby Aquariusa kolorystyka Adam Papke. Od dziewczyn z pracy nowe pędzle, za co przepięknie dziękuję. Dostałem wszystko to, co tygryski lubią najbardziej. Już się nie mogłem doczekać końca tego dnia. Piątek to dobry dzień na rozpoczęcie projektu. Można zerwać noc, wyspać się w sobotę, no i zostaje nam jeszcze cały dzień na ostatnie szlify. Od pewnego czasu na grupach akwarelowych na Facebooku, których jestem członkiem, podpatruję różnych mistrzów, jak malują. Oczywiście po otwarciu swoich farb podpisałem sobie guziczki odpowiednimi numerami i zapoznałem się z jakością pigmentów. W zasadzie do stworzenia mojej akwareli użyłem tylko kilku kolorów. Tu informacja dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad ilością kostek w swoich akwarelach na początku swojej przygody. Zaczynamy od niewielu. Później dokupujemy swoje ulubione lub te, które nam się spodobały. I tak rozwijamy swój warsztat. Nie ma potrzeby wszystkiego kupować od razu. Najważniejsze to odpowiedni kolor brązu i niebieskiego. Dla mnie nie ma akwareli bez ultramaryny numer 338 oraz brązu umbry palonej numer 128. Uwielbiam te kolory i jak się ze sobą mieszają. Uważam też, że powinniśmy wyrzucić z akwareli czy z naszej palety kolorów kolor czarny. Dobrze zastąpić go na przykład szarością Payna numer 243. Kolor ten nie jest zbyt kryjący i dobrze nadaje się do robienia cieni. Używanie koloru czarnego brudzi kolory. Przepraszam za niefachowe słownictwo. Pamiętajcie, że nie jestem artystą plastykiem, tylko hobbystą. Oczywiście korzystam z sieci, w której znajduję swoje inspiracje. I tak było tym razem. Na początku, jak zwykle, ważne jest zrobienie dobrego szkicu, szczególnie gdy malujemy architekturę, gdzie mamy kilka zbiegających się perspektyw, otwarte okna, drzwi, brukowane ulice. Warto poświęcić mu trochę czasu. Nasze budynki nie mogą się przecież przewracać, czy chylić się ku upadkowi, jak mówili świętej pamięci moi nauczyciele z malarstwa rysunku, a później moi przyjaciele, pani Basia Janocha z Janowa, Andrzej Górnik z Wesołej, czy Józefa Kaczmarek z Kosztów. To jak i czy malujemy, zależy od tego, kto stanie na naszej drodze. Wszystkim życzę jak najwięcej dobrych ludzi, którzy umieją i chcą podzielić się z wami swoją pasją, wiedzą, warsztatem i wsparciem. Tak naprawdę w każdej z moich akwareli, które maluję, jest ich cząstka.
Kiedy mamy już szkic, próbujemy kolory. Ja wypróbowałem zwykłą kartkę do drukarki. No cóż, bloki akwarelowe są dosyć drogie. Gdy wykonałem szkic 1:1, powiększyłem go do rozmiarów kartki 30x23, bo taką zaplanowałem swoją pracę. Żeby to zrobić, na kartce namalowałem 3 pionowe i 3 poziome linie ołówkiem. Kartka została podzielona na 16 prostokątów. Dzięki temu łatwiej osobom takim jak ja szkicować architekturę tak, aby uchwycić odpowiednie proporcje. Jak mogliście zauważyć, używam też linijki. Dlaczego? No właśnie po to, żeby wszystko było prosto. Zacząłem od nieba i od drugiego planu. Przyznam, że super maluje się na tym bloku. Potem jednym kolorem, jasnym brązem, maluję fasady budynków z prawej strony i cienie pod witrynami sklepowymi. Potem ulice. Ważne, aby nasi przechodnie nie zostali zamalowani farbą. W tym czasie wysechł mi drugi plan, zabrałem się zatem do malowania znajdujących się gdzieś w oddali dachów wież kościoła. Przyszedł czas na lewą stronę akwareli. Duży parasol, pod którym siedzą goście i piją herbatę i jedzą ciastka. Tak chciałem powiedzieć, ale tak naprawdę piją wino i jedzą pyszne krewetki z sałatką grecką. Źródło światła na obrazie znajduje się nisko, z lewej strony, z tyłu. Zatem parasole, stoliki, krzesła, ludzie będą odbijać się swoimi cieniami na powierzchni ulicy. Takie światło w akwareli daje niesamowity i realistyczny wygląd. A co najważniejsze, klimat. Najwyższy czas, żeby zabrać się za ludzi. Ludzi nie jest prosto malować. Też musimy zwracać uwagę na proporcje. Kolory ich ubrań, twarzy, rąk. W sumie nie wiem, czy mi się to udało. Światło padające od tyłu powoduje, że nasze postacie mają białą poświatę. Te białe błyski na głowie czy tułowiu można uzyskać, nie zamalowywując kartki farbą. Co jest pracochłonne, przyznam. Taka dłubanina cieniutkim pędzlem, ale się opłaca. Można też do tego wykorzystać gumę arabską, którą usuwamy na końcu naszej pracy, jak już wyschnie. Minusem tego rozwiązania jest to, że efekt końcowy możemy zobaczyć dopiero na końcu, a ja jestem bardzo niecierpliwy.
jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w akwareli. Trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Nie są to oczywiście moje słowa, ale to prawda. Czasem można przedobrzyć. Czy powinienem już przestać, czy dalej przyciemniać pod parasolami? Oceńcie sami. Zawsze możecie pracę namalować jeszcze raz, jeszcze i jeszcze. Zachęcam do próbowania i testowania i dzielenia się swoimi efektami z najbliższymi. W Harrym Potterze ludzie dzielą się na czarodziejów i mugoli. W czasie żniw Samanthy Shannon na ślepców i jasnowidzów. Ja uważam, że każdy z nas ma w sobie trochę czarodzieja, mugola, ślepca i jasnowidza. Ten, kto czytał książki, wie, o czym mówię. Dziękuję za zobaczenie filmu. Jeśli Wam się podobał, łapka w górę. Jeśli zaciekawiło Cię moje spojrzenie na malowanie akwareli, zachęcam do subskrypcji i do pozostawienia komentarza. Dzięki.